Mamy kontrakt i teraz już nie ma odwrotu, ludzie. 10 skinów pakuje się właśnie do kontraktu, jest podpis, jest zamalowane pole i musi być AK Odwet Akwamaryny albo AWP Hyperbiz, oczywiście Statrak Factory New. Trzymajmy wszyscy kciuki, zostawcie lajka. Jest, tak, fucking, ludzie, jeżeli to jest Factory New, to ja jestem zarobiony w hajsie w tym momencie. Ale coś czuję, że to nie jest Factory New. Ale nieważne, kontrakt, to jest na bank lekko używane albo Factory New, bo wszystkie skiny były lekko używane albo faktorki w kontrakcie, więc nie ma bata, żeby to było jakieś przetestowane. Napiszmy sobie tutaj Hot Rod. Hot Rod. Tak się to pisze? Nie wiem. Albo Hot Rod, ale to by było głupie. Więc zostajemy przy Hot Rod. Tutaj Gabenowi możemy jeszcze narysować fajną laurkę, bo już niedługo święta, no zostały tam półtora czy tam dwa miesiące do świąt. Dwa miesiące, także laurka Gaben. Tutaj standardowo możemy narysować taki rysuneczek, jak to w każdej laurce. Tutaj jakiś tam kwiatuszek, o proszę bardzo. Tak więc... 28 euro do przodu, czy raczej 80 euro na minus? Właśnie się to zaraz okaże. Jest! Tak! Jest! Oh my goodness! Nice, ludzie! Hot Rodzik M4A1S, Hot Rod trafia właśnie do nas. No to jest jakość minimalware, ale jest ten skin warty aż 128 euro. Ja na kontrakt wydałem 100, także jesteśmy 28 euro do przodu. Kontrakt niezwykle udany, strasznie jestem z tego powodu ucieszony. I skin, który... Wow! Fabrycznie nowy! Fabrycznie nowy! Nie! What the fuck, jak? No jako, że chcemy wtrysk paliwa, no to stacja benzynowa, załóżmy tutaj. Jest napis Orlen, bo na Orlenie jest zajebista kawa, polecam. Tam jest najlepiej. Tu oczywiście te takie budki z paliwem, o tu jest ten świstek, tu kolejna taka, też ten taki świstek, ten wąż do lania. No i słuchajcie, podjeżdżę sobie auto, no nie? I podjeżdżę sobie auto i ono mówi, wtryśnijcie mi paliwa. No to jeb, przyduszka tutaj, cyk i psiu. No i leci paliwo. Rozumiecie? No, to ja już wysyłam ten kontrakt, słuchajcie. W tym momencie możecie wystawić lajka, to jest 100 euro. To jest 400 zł wydane na ten kontrakt. To jest po prostu masakra. Miejmy nadzieję, że Akacz lub Cyrex nam wyleci. Just. Jak ostatnio trafiłem w skrzynce, to dzisiaj musiałem trafić z kontraktu. Ustawię sobie i zobaczymy, ile ten itemek jest warty, bo wiem, że tam faktorka 150 chyba kosztuje. To lekko używany kosztuje 150? Nie wiem, koronę mogę tutaj narysować. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem. Proszę o Knighta, MK, korona, wszystko. Kurde, Gaben. Na Hot Roda mi wyszedł kontrakt, na Factory New nawet. Więc czemu ma mi się nie trafić dzisiaj MK lekko używana Knight? Czemu mówię o lekko używanej? Jest po prostu droższa od Factory New o 5 euro. Dlatego kupiłem większość skinów lekko używanych. Kurde. Tak jest.
ludzie, rycerz. Jezus, ludzie, nie dowierzam, 50% to nie jest aż tak dużo. Pół na pół, czy rycerz, czy coś innego, mamy na to 50% i wylatuje nam MK rycerzu, sprawdzamy jaki to jest stan. Faktoryniu, bardzo fajnie. Szkoda, że nie lekko używano, bo 5 euro bym był bardziej na plus, ale ludzie, 80 euro na plus z tego kontraktu. Jest godzina 23:15, jutro rano wstaję do szkoły, ale postanowiłem, że zrobię dzisiaj ten kontrakt, aby jutro iść w dobrym humorze do szkoły. Podpiszemy się tutaj, podpiszę się normalnie, tak jak każe po prostu Steam, Counter Strike. O, ludzie, nie wiecie, jak ja jestem zestresowany, to jest po prostu masakra. Fire Serpent, piszemy na szybkości. Please. Ludzie, w tym kontrakcie jest 500 zł. Ale może się stać tak, że trafię 1000 zł z tego 500. Także mogę dwukrotnie się wzbogacić z tego kontraktu. To się uda, to jest tylko 25%, a może i aż 25%. Ja właśnie wysyłam kontrakt. Ale jestem zesrany. Jezu! Tak jest, ludzie, jak ja mam farę do tych kontraktów. Każdy wychodzi, na Hot Roda wyszedł, na Knighta wyszedł, na Fire Serpenta wyszedł. Jaki to jest stan? Lekko używany. Fucking. Jaki on jest brzydki. Szczerze, to mi się ten akarz w ogóle nie podoba. Co to w ogóle jest? Jakiś kameleon, któremu z japy wystają jakieś dwa krzywe zęby. Ale co mnie to obchodzi, drogi jest. Także dobra, ludziska, pakujemy nasze tutaj skiny do, tak powiem, do kontraktu. Pakujemy te P2000. Zobaczymy też, jaki to jest stan tego P2000. To jest faktoryniu. Wszystkie skiny są tutaj w faktoryniu. Okej, kontynuujemy, zamazujemy nasze pole. Miejmy nadzieję, że dzisiaj MK wyleci. Jak wyleci MK, to ja jestem po prostu w niebie, ja jestem farciarzem. Ostatnio masę, ale to masę kontraktów mi nie wychodziło, więc liczmy, ludzie, że dzisiaj mi wyjdzie ten kontrakt i będę zadowolony po nagraniu tego filmu i ogólnie, że będzie super. Kapi, podpisujemy się. Nice. O, faktoryniu niech będzie. Or MW, bo MW droższe. MW. Dobra, ludzie, więc wysyłamy kontrakt bez zbędnego gadania. Miejmy nadzieję, że wypadnie nam M4A1S Knight 40% na tą broń i to będzie już pierwszy krok do Dragonora. Łapkujcie teraz, bo to, co się dzieje, to jest po prostu nierealne. A wylatuje nam MK rycerz! I właśnie o to chodziło! M4A1S Knight, ludzie, i jesteśmy 140 euro na plus, zależnie od tego, jaki stan ma ta broń. Factory new, factory fucking new. Jest! Wyszedł kontrakt, ludzie, a cena tej broni to 265 pierdzielonych euro. Jesteśmy 165 euro na plus. To jest, ludzie, niewiarygodne. Say one day. Right now my hands and my soul have gotten filthy. And it's taking everything for me to come clean.